Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy z rana na krótki spacer z Leją. Sylwia ma tutaj obczajoną taką miejscówkę fajną. Zabiera mnie tam, ja tam nigdy nie byłem. Są tam wiatraki, można blisko podejść. Zawsze chciałem też je zobaczyć z bliska. I później będziemy sobie tutaj działać koło domu. Muszę zacząć instalować kamery. Pożyczyłem wiertarę od mojego zioma i tyle. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Nieźle tam, jest ciemno, ciekawe, mam nadzieję, że nie będzie padać. Jest to niedaleko naszego domu, więc jedziemy na spacer. No i mam nadzieję, że nie będzie padało. Doktor Hill Lop się to nazywa. Taka spacerowa. Tak, jest tam jakiś lop, czyli można to zrobić takie kółko, można się tam przejść. Sylwia mówi, że fajny lasek, więc jedziemy. Jeszcze tydzień został nam lockdownu, więc za bardzo nie możemy się jakoś namiętnie ruszyć nigdzie. Obczajamy tutaj tereny wokół naszej wioły. Niezły czad. Tutaj przechodziliśmy właśnie koło takiego wiatraka jednego. Zobaczyć boom. My man. Powrócimy, żeby przejść tą betonową drogą. To jest drugi lop. Ale to jest niebezpieczne. Ale omeszone jest to. No. Wszystko. To jest tam? Zobacz, jak na gołębie. Ale czad, chodź Sylwia tu. Ale ja tu byłam. Pipi, to nie dla ciebie. Jaki to jest czad. Powiem ci, że w takim lesie jeszcze nie byłem. Co to za zawyszeczka tu w sumie? Na dywanie. To jakaś chata opuszczona. Wee. Kto tu mieszkał? W takim zadupiu. Decepticon. Jak się zamieni teraz w tego Decepticona? Uratuję planetę ja. Zamiesz to. Ej, jaka brudna piesek. Jaka brudna, ojej. Przecież można by było pół domu pozdawić. Ale tato, mamy betonowego psa. No, ależ betonowy fifik. A ta niebieska to jest 12-kilometrowa. No, w zależności od tego, jak tam po prostu jesteś sprawny fizycznie. Czyli dla mnie takie rzeczy są najbardziej. I dochód. W
Wróciliśmy ze spaceru. Naprawdę, kurde, podobało mi się tam. Fajnie, że jest to blisko i można sobie szurnąć na jakiś krótki spacerek. A teraz zainstaluję może te dwie kamerki przynajmniej z boku domu. Muszę się przewiercić na strych. Jest to trochę problematyczne, ale gdzieś tam powinienem sobie dać radę. Tak. Sylwia, Kaś jest. Kaś jest. Gdzie? Co ty zakładasz znowu? Szklane zęby. Znowu pada. A, już nie wymiguj się, tylko właśnie na robotę. Ja się nie wymiguję, kobieto, tylko pada i pada. Wymiguję, dobra, ja tu chcę pracować ciężko, mówię, to zrobię, to wszystko, co mam robić. You're looking for gold. No już pada, no. Wczoraj nic, dzisiaj nic, nic. Jak Tomasz, nic? Obiad, zobacz, ryż suchy, kurwa, na suchy. Samo czas zapylam, jaki suchy ryż? Suchy ryż dziś na obiad. Nie przelewa się, kurwa, w tym domu. Tomasz, nic więcej nie zasłużyłeś, bo nic nie zrobiłeś. Ja cały czas pracuję ciężko. Będziesz jadł suchy ryż dzisiaj. Może to przeczekaj deszcz. Możesz przeczekaj deszcz. Zmęczony po spacerze. Zrobiłem 10 km. Miałeś już stąd iść. Gdzie iść? Przecież ja muszę przeczekać. Gdziekolwiek storm. Iść do swojej kanciapy. O, przyleciał ptaszek. Nie chcę ciebie tutaj. Przyleciał ptaszek. Nie chcę ciebie tutaj. O, następny. No, bo dostały żarcie, zaraz będzie 20. Sylwia! Znowu pada. Jak mam pracować w takich warunkach, he? Ty w żadnych nie pracujesz. Sylwia! Jakiekolwiek by nie były. Ty w żadnych, ty po prostu unikasz kompletnie pracy, tłumacząc się, że pada. Nie wiem, myślę, jak jadł. Dobrze wiesz, że pracuję na ciężej, z całej siły. To co? To dla mnie, bo tam widzę, że ryż to mięsem dla siebie zrobiłaś. A to dla mnie Rzusia, ja. A to co za cycki są? Co to są za cycki? Ryżyk, no problem. Ciebie jest kurwa, cyc. Cukinia, że ja się znam? Cukinia. A co? Dynia. A rzeczywiście. To, bo to jest dynia więźniarka. Dynia zebra. Ale się rozpogodziło fajnie teraz. To działam. Jestem ciekawy, jak to pójdzie. Ciekawe, gdzieś się przewierciłem, idę na strych zobaczyć. Kurwa, nie wiem, gdzie się przewierciłem. Co za gówno, nie wiem. Muszę coś wykombinować. Wziąłem taki mały odpad z pracy gumy. I tutaj jest przykręcona osłona. Między innymi pewnie chroniąca przed deszczem. Ale dodatkowo właśnie tutaj zrobiłem dziurkę w tej gumie. Dziurka na antenkę. No, przyłożyłem bambus, młody mi poruszał i znalazłem tą dziurę. Przykręciłem właśnie tą kamerę, tak w miarę. Jedna jest. Druga kamerka zamontowana. No i tyle, już nie będę zanudzał. Mam nadzieję, że to będzie się jakoś tam fajnie sprawować, będzie działać. Te kamerki można dokupywać w razie czego, jakby się zepsuły, zalały albo coś, pomimo tego, że powinny być wodoodporne. No i tyle. Co to? Podglądasz? Muszę się nauczyć, nie umiem. No wiadomo. Przede wszystkim tu jest taki projekt, z którego wyjdzie całkiem. Jak się oddać obojgu?